żyjemy w zmieniającym się świecie, jest coraz więcej punktów zapalnych blisko Europy. Wojna na Ukrainie, rosnąca presja ze strony Chin, Stany Zjednoczone, które są hegemonem globalnego bezpieczeństwa, to wszystko wymusza na Unii Europejskiej dzisiaj debatę o własnej sile politycznej, geopolitycznej. Także nasze wewnętrzne błędy sprawiają, że dziś nie jesteśmy w stanie odpowiednio utrzymać potencjału rozwojowego Europy. Unia była wewnętrznie najsilniejszą organizacją przed traktatem z Lizbony. Była wspólnotą interesów tworzoną przez wolne i suwerenne kraje. Dzisiaj po lizbońskich zmianach okazuje się, że jeden kraj dyryguje, a reszta ma grać w jego orkiestrze. Oderwaliśmy się jako wspólnota europejska od naszych korzeni. Dlatego, aby powrócić na drogę budowy silnej Europy, musimy nasze zjednoczenie oprzeć znowu na suwerennych państwach członkowskich i na kolektywnej decyzyjności państw, na wzajemnym szacunku. Nie ma dalszej zgody na narzucanie decyzji przez jedną i całą Komisję Europejską dla wszystkich krajów. Siła Europy musi być składową siłą państw ją tworzących.